Trendy w marketingu przychodzą i odchodzą, ale e-mail marketing trzyma się mocno. Krótko i na temat o e-commerce. Jak wyraźnie zwiększyć bazę subskrybentów w 6 prostych krokach. Nie tylko dobre rady, ale też z życia przykłady. Zaczynamy. Krok pierwszy. Zakładam, że na stronie sklepu masz uruchomione automatyczne zbieranie zapisów do newslettera, czyli na przykład okienko pop-up, które w określonym momencie wyświetla się odwiedzającym. Dobrze jest jednak sprawdzić, czy jest ono optymalnie ustawione i umieszczone, więc zwróć uwagę na kilka prostych, a mających duże znaczenie kwestii. Czy zbierasz zapisy ze stopki u dołu strony? Ważne, aby każdy przeglądający mógł intuicyjnie zjechać na sam dół dowolnej podstrony, aby dokonać zapisu. Czy masz checkbox typu zapisz mnie do newslettera na stronie koszyka oraz na stronie rejestracji? Powinien się tam znaleźć. Czy twoja marchewka, czyli korzyść mająca skłonić do dołączenia do newslettera, jest atrakcyjna? Przykładowo, jeżeli oferujesz e-booka czy inną treść, czy jest ona aktualna i pożądana? Jeśli nie masz pewności, koniecznie obejrzyj nasz film o 4 typach lead magnetów, które sprzedają. Krok drugi. Zbierając zapisy do newslettera, korzystasz albo z zapisu single opt-in, gdzie wystarczy podanie adresu mailowego, albo double opt-in, gdzie konieczne jest kliknięcie w link wysłany na podany adres w wiadomości z prośbą o potwierdzenie zapisu. Każda metoda ma swoje wady i zalety. Warto sprawdzić, czy ta używana przez Ciebie jest najlepszym wyborem. Oto jak to zrobić. W przypadku modelu double opt-in sprawdź, jaki odsetek wiadomości z prośbą o potwierdzenie nie kończy się zapisem. W tej grupie kryje się pewna szansa, bo znajdują się tam m.in. osoby, które chciałyby otrzymywać od Ciebie wiadomości, ale na przykład zapomniały potwierdzić zapis. Wybierając model single opt-in minimalizujesz takie ryzyko, skracasz proces zapisu do newslettera i możesz szybciej budować bazę. Najlepiej z tym trochę poeksperymentować. Ciekawostka. Według danych Idron, open rate wiadomości wysyłanych do osób zapisanych w modelu single opt-in jest o 7% wyższy niż w przypadku double opt-in. Pytanie, jak będzie u Ciebie? Sprawdź. A żeby nie było zbyt prosto, single opt-in sprawia, że jeszcze ważniejsza staje się higienizacja bazy. Ponieważ wzrasta ryzyko przypadkowych zapisów lub błędnych adresów, musisz regularnie przeglądać swoją bazę kontaktów pod tym kątem. Taka cena sukcesu. Krok trzeci. Elementy on-site, czyli okienka pop-up i web layery. Tłumaczyć czym są nie będę, ale od razu podam autentyczne przykłady efektów ich stosowania. Made in Lab aktywnie proponuje klientom korzystanie z rabatu na zamówienie w zamian za zapis na newsletter, który wyświetla się w formie pop-upu lub jako slider z boku strony. Tylko w jednym miesiącu pomogło to zwiększyć bazę subskrybentów o prawie 7%. Firma Mailily, podobnie jak wspomniana wyżej perfumeria, również wykorzystuje pop-upy z formularzem zapisu na newsletter i informacją o rabacie. W brodę sobie pluje, kto nie subskrybuje. Kliknij subskrybuj proszę i jedziemy dalej. Krok czwarty. Uruchom program poleceń. Warto, bo według danych wszystkich klientów Idron w 2023 roku wiadomości wysyłane z tego scenariusza automatyzacji miały open rate na poziomie 91%, a konwersja, uwaga, dobiła aż do 8%. Zobaczmy, jak to działa. Klient otrzymuje indywidualny link referencyjny zapraszający do programu poleceń. Następnie wysyła ten link do swoich znajomych. Znajomy klika w link i zapisuje się do programu poleceń. Klient, który polecił program, otrzymuje nagrodę, zwykle rabat. Podobnie jego znajomy. Krok piąty. Zrób odrębny landing page dla zapisu, zwłaszcza jeśli chodzi o program poleceń. Landing page to strona docelowa, której jednym z głównych zadań jest generowanie leadów, w omawianym przypadku powiększanie bazy subskrybentów. W przypadku programu poleceń na landing page'u, oprócz samego formularza, warto na pierwszym miejscu przedstawić korzyści wynikające z zapisu, ale fajnie pokazać również polecane produkty czy najświeższy asortyment. System Idron jest zintegrowany z narzędziem landingi.com, co znacznie ułatwia tworzenie takich dedykowanych podstron. Krok szósty. Skorzystaj z opcji, uwaga, zapisu do newslettera poprzez czat. Jeżeli masz widget czatu na stronie, pytanie brzmi, czy wiesz, że oprócz poprawy UX, ratowania porzuconych koszyków i zwiększania współczynnika konwersji, czat może także pomóc Ci w dodawaniu nowych kontaktów do bazy? Mówię o dostępnej w Idron funkcjonalności Chat Subscription, czyli zapisie na newsletter prosto z okienka czatu. Działa to tak, że jeśli kupujący zostawi w trakcie interakcji swój adres mailowy, to zostanie automatycznie zaproszony do dołączenia do bazy subskrybentów.
Dzięki wykorzystaniu tego rozwiązania wdrażasz automatyzację zapisu, personalizujesz komunikację, budujesz relacje z klientem od pierwszego kontaktu na czacie. Same korzyści warto spróbować. Te 6 kroków lub choć wybrane z nich naprawdę niewielkim nakładem sił pomogą Ci szybciej budować solidną bazę kontaktów. A jeśli potrzebujesz więcej wiedzy i przykładów o powiększaniu bazy za pomocą elementów on-site, koniecznie obejrzyj nasze wideo o wielkiej trójce on-site'u. Natomiast jeśli nie masz jeszcze Idron, a chcesz zmienić swój sklep online w maszynę do sprzedaży, umów bezpłatną prezentację. Powodzenia!